Cześć! Tak jak obiecałam, dziś zapraszam Was na film dotyczący mojej aktualnej pielęgnacji włosów. Dowiecie się z niego m.in. jakie kroki aktualnie wykonuję w tej pielęgnacji, jakie kosmetyki stosuję i jakie będę stosować w najbliższym czasie. No i będę mieć też dla Was niespodziankę. Zaczynamy od przypomnienia. Otóż, moi drodzy, jestem naturalną blondynką, która farbuje włosy na kolor brązowy, odcień 623 czekoladowy brąz, farba Marion. Nie lubię chodzić do fryzjera, więc staram się robić moje odrosty, farbować moje odrosty sama w domu. I dwa razy do roku chodzę do fryzjera niestety, ale muszę wtedy pokryć włosy po całości. O farbie już Wam wspominałam, o tym, że w wieku 21 lat, no chyba jakoś tak. Tak jakoś to było. Pojawił mi się siwy włos. I od tamtej pory jest ich coraz więcej, a ponieważ włosy rosną mi szalone, to muszę Wam powiedzieć, że momentami nie nadążam z ich farbowaniem, bo zaraz tutaj od razu, o, pojawiają się siwe włosy, już nie wspomnę o tych odrostach, więc to jest jakiś dramat, ale z drugiej strony, no właśnie, włosy rosną mi jak szalone. Moje włosy są cienkie, chociaż mam ich dużo, ale też w związku z tym, że szybciej rosną, też wypadają. I to nie jest tak, że ja nie mam kompletnie z tym problemu. Oczywiście, że mam. Zwłaszcza sezonowo pojawia się u mnie problem z nadmiernym wypadaniem włosów. Później on oczywiście się stabilizuje, bo stosuję odpowiednie kosmetyki, odpowiednie preparaty. Zaraz Wam zresztą o tym opowiem. Ale ten problem u mnie też się pojawia. Natomiast ja posiadam skórę głowy wrażliwą, więc też zwracam uwagę na to, jakie kosmetyki stosuję i przetłuszczającą się. Dobra, lecimy dalej. Myję włosy tak mniej więcej co drugi dzień. Też ze względu na to, że trochę czasu mi zajmuje ich mycie, ale lubię też włosy związane w kucyk u góry lub też w koczka. I Wy też doskonale o tym wiecie, bo bardzo często widzicie mnie w takiej fryzurze. Nawet ktoś mi kiedyś powiedział, że ten kok na mojej głowie to już jest taki mój znak rozpoznawczy i wiele osób właśnie mnie z nim kojarzy. Muszę Wam powiedzieć, że to jest całkiem fajne i miłe, ale ja tak mam, czyli myję włosy jednego dnia, stylizuję, dbam o nie, nakładam odpowiednie preparaty, suszę i tak dalej. Następnego dnia włosy związuję, jest to albo koczek, albo właśnie kucyk. Do utrwalenia włosów stosuję lakier, który już Wam pokazywałam notorycznie, czyli granatowy lakier od marki Nivea. Nie będę Wam go tutaj dzisiaj pokazywać, bo na pewno zobaczycie go w najnowszym denku. Zużyłam bardzo dużo tego lakieru. Nie znoszę, jak coś mi tu, właśnie odstaje. Ja muszę mieć wszystko, wiecie, tak ładnie przygładzone, jak robię koka, czy jak robię kucyk. I ten lakier jednak u mnie bardzo często się pojawia. Dlatego też, jeśli chodzi o pielęgnację moich włosów, a przede wszystkim o mycie włosów i skóry głowy, bardzo przykładam uwagę do tego, żeby to były takie produkty, które dobrze doczyszczą moje włosy i skórę głowy, między innymi właśnie z tego lakieru. Jestem osobą, która nie lubi kosmetyków naturalnych, szamponów naturalnych, odżywek naturalnych, olejów naturalnych do włosów. Dlatego, że w przypadku moich włosów one się kompletnie nie sprawdzają. Skóra głowy mnie swędzi po takich produktach, włosy mam jak takie, powiedziałabym, siano, puszą się, elektryzują, bardzo często nie mogę ich rozczesać. To absolutnie nie są produkty dla mnie. Ja od wielu, wielu lat stawiam na produkty profesjonalnych marek i wielokrotnie pokazywałam Wam jedną z nich, a mianowicie markę Kevin Murphy, którą bardzo, bardzo lubię, a szczególnie właśnie tę różową serię Angel. Mam tutaj szampon i mam tutaj odżywkę. To są moje dwa ulubione, kultowe produkty z tej marki. Lubię jeszcze taką pomarańczową wersję, która ma chronić nasze włosy przed działaniem m.in. promieniowania, ale też intensywnie nawilżać. I to są szampony, po które sięgam, szampon i odżywka, po które sięgam bardzo często w okresie letnim. I też bardzo często stawiam na miniatury tych produktów, które zabieram ze sobą na przykład na wyjazd do Włoch. Gdzie wiecie, ta temperatura jest wyższa, gdzie jest trochę inaczej z tym promieniowaniem, wilgotność,
kąpiele w morzu i tak dalej, i tak dalej. Więc marka Kevin Murphy jest u mnie już od kilku dobrych lat w pielęgnacji, szczególnie właśnie ta różowa seria, która jest skierowana m.in. do włosów cienkich, ale też farbowanych. I teraz jak ja jej używam? Zaczynam mycie moich włosów właśnie od tego szamponu. I tym szamponem myję włosy. Bardzo mi na tym zależy, żeby umyć właśnie włosy po całości, niekoniecznie skórę głowy, ale właśnie włosy, więc zaczynam od mycia włosów, później przechodzę na skórę głowy, którą też bardzo delikatnie myję, żeby ją oczyścić i ten szampon w moim przypadku sprawdza się fantastycznie, bo oprócz tego, że dba o ten kolor i o te moje cienkie włosy i dobrze nawilża, sprawia też, że mamy takie wrażenie, jakby tych włosów było trochę więcej, to jeszcze, słuchajcie, dobrze oczyszcza moje włosy, przede wszystkim z tego lakieru. Więc najpierw jest ten szampon, a potem jest drugie mycie. To drugie mycie wygląda już nieco inaczej, dlatego że tutaj skupiam się przede wszystkim na oczyszczeniu skóry głowy i stawiam na produkty bardziej specjalistyczne. Przez ostatnie tygodnie, dobrze słyszycie, przez ostatnie tygodnie w mojej pielęgnacji włosów był właśnie ten szampon. Kończę drugą butelkę. Ja na temat tego szamponu i laher zrobiłam już dla Was oddzielny materiał, który Wam się tutaj wyświetli. Będziecie mieć link do tego materiału oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu. Dlaczego mówię, że już od kilku tygodni? Ja wiem, on dopiero od kilku tygodni tak naprawdę stosunkowo niedawno pojawił się w ofercie marki, a ja testowałam go już wcześniej, tak, żeby móc przygotować dla Was materiał, który już widzieliście, żeby zaobserwować efekty stosowania tego produktu. Miałam taką możliwość, że testowałam go wcześniej. Dlatego właśnie mówię, że zużywam już drugą butelkę. Zostało mi go mniej więcej tyle. Dla przypomnienia, to jest szampon, który można stosować w codziennej pielęgnacji, czyli codziennie po prostu myć nim włosy i skórę głowy. Jest on szamponem, z którego mogą korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. I to jest szampon ukierunkowany specjalistycznie, między innymi na zatrzymanie nadmiernego wypadania włosów. I tak też działa. Ma genialny skład. Mogłabym o tym szamponie opowiadać Wam godzinami. Ma badania kliniczne. Koniecznie zerknijcie sobie na materiał, który specjalnie przygotowałam, żeby opowiedzieć Wam więcej na temat tego produktu. I uwaga! Ja go nakładam właśnie w tym drugim etapie mycia, myję nim skórę głowy, masuję tą skórę głowy przez takie 3 minuty, czasami dłużej, zostawiam go na tej skórze głowy, żeby on chwilę popracował, a potem obficie go zmywam. Co robię dalej? Kiedy włosy są umyte, kiedy skóra głowy jest umyta, no oczywiście, że nakładam odżywkę i też dostałam od Was takie pytanie, czy po tym szamponie i laher należy nałożyć odżywkę. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak należy. Odżywka ma działać na końce włosów. Ona nie jest do stosowania na skórę głowy. Więc jeśli Wasze włosy tego potrzebują, żeby były bardziej nawilżone, miękkie, lepiej się rozczesywały, no różne tutaj mogą być, wiecie, punkty takie, które Wam przeszkadzają w tej pielęgnacji Waszych włosów, to jak najbardziej tak. Zresztą ja sama stosuję odżywki, nawet dwie, zaraz Wam pokażę. Stosuję również maski, więc nie ma takich przeciwwskazań do tego, by przy szamponie i laher nie stosować odżywki albo stosować. Na razie w ofercie marki nie ma takiego produktu, ale kto wie, może za jakiś czas również się pojawi. Także jeśli macie taką potrzebę, to jak najbardziej tak, nakładajcie odżywkę. Ja tak właśnie robię i u mnie to są dwa produkty, które stosuję zamiennie. Czyli jest ta odżywka do włosów cienkich, farbowanych od marki Kevin Murphy, z tego całego zestawu, który Wam pokazałam, czyli szampon i odżywka. I bardzo ją lubię, bo ona jest gęstsza niż szampon, też przyjemnie, delikatnie pachnie. Albo z kolei stosuję tę odżywkę, silnie nawilżającą, od marki Moroccan Oil.
Jeśli jesteście ze mną tutaj na kanale już od dłuższego czasu, to też doskonale wiecie, że ja kocham tę markę. Wielokrotnie pokazywałam Wam produkty tej marki, wracam do nich raz na jakiś czas regularnie, kocham maskę, którą zaraz Wam pokażę, także jak najbardziej tak. Bardzo lubię tę odżywkę właśnie nawilżającą, bo ona sprawdza się w takich momentach, kiedy, słuchajcie, na przykład zimą, nosimy czapkę, zdejmujemy czapkę i macie wrażenie, że włosy się, że są takie suche, czasami się też elektryzują, więc trzeba im dać więcej tego nawilżenia i właśnie tam ta odżywka jest pod tym kątem super. Też czasami po prostu widzę, że na przykład, no nie wiem, za często robię koloryzację włosów albo idę do fryzjera, robię koloryzację moich włosów, po wizycie następnego dnia, czy tam za dwa dni, zmywam włosy i stosuję produkt, który jest przeznaczony szczególnie do włosów farbowanych, ale potem widzę, że na przykład moje włosy są przesuszone i to się dzieje często w momencie, kiedy zmieniam farbę u fryzjera, no to wtedy taka maska, taka odżywka intensywnie nawilżająca, u mnie to jest po prostu must have. Co jeszcze? No właśnie maska. I znowu tutaj mamy markę Moroccan Oil. Tak. To jest w ogóle maska serii Repair. To jest mój hit od wielu, wielu lat. Poznałam ją bardzo, bardzo dawno temu. I to jest maska, która ratuje moje włosy. To, co ta maska robi z włosami, to jest w ogóle no, absolutny szok. Jest to potwornie drogi produkt, ale jest warty inwestycji, bo to nie jest kosmetyk, który stosujemy codziennie. To nie jest kosmetyk, który bardzo szybko Wam się skończy. Konsystencja tej maski jest gęsta. Słuchajcie, nakładamy ją na 3 do 5 minut, czyli podobnie też jak szampon i laher. Zostawiamy na włosach i później zmywamy. Nie wolno tej maski stosować przed farbowaniem włosów i zaraz po farbowaniu włosów. I to jest taka maska, która bardzo wzmacnia te włosy. Ona nadaje im piękny blask, gładkość, ale momentalnie niweluje też przesuszenie, to elektryzowanie się, takie napięcie włosów, taką szorstkość. Uwielbiam. Ale tak jak mówię, to nie jest kosmetyk, który stosujemy za każdym razem, kiedy myjemy włosy, nie stosujemy jej absolutnie codziennie, musimy pamiętać o tym, o tutaj nawet widzę, że 5 do 7 minut, czyli też trzeba ją chwilę podtrzymać na włosach. No i co mamy dalej w mojej pielęgnacji? Czyli tak, wiecie już, jak myję moje włosy w dwóch krokach i jakie produkty stosuję. Wiecie o odżywkach i wiecie o tym, że raz na jakiś czas sięgam po maskę. Ale są też produkty, które stosuję regularnie, do których wracam, bardziej specjalistyczne, których nie stosuję w codziennej pielęgnacji. I będę do znudzenia Wam przypominać chyba o tym trychopeelingu od Bandy, które też doskonale znacie z mojego kanału i to jest taki kosmetyk, do którego wracam od lat, podobnie jak maska Moroccan Oil. Jeszcze jeden produkt, który zaraz Wam pokażę, no po prostu nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez peelingu do skóry głowy. Kiedy zaczęłam w ogóle przygodę z takimi peelingami, szukałam różnych preparatów, stosowałam różne konsystencje, to jest to. To jest kosmetyk, który w moim przypadku sprawdza się najlepiej. Stworzony przez trychologa, produkt, który ma świetną konsystencję, genialny skład, nie ma tutaj żadnych drobinek. Włosy po nim momentalnie, słuchajcie, tak odbijają, ale trzeba wiedzieć, jak go stosować, bo tak jak mówię, to też jest produkt specjalistyczny z pipetą. Mamy tutaj tylko 100 ml, ale nie stosujemy go codziennie, nie stosujemy go w codziennej pielęgnacji. Ja używam go dwa razy w miesiącu, tylko dwa razy w miesiącu nakładam na skórę głowy, wszystko tutaj dokładnie masuję. Wtedy nakładam tak mniej więcej 3 pipety, bo jedna idzie na środek i jedna idzie z jednej strony, druga z drugiej strony. Masuję moją skórę, zostawiam na 10 minut, a później myję włosy. Ten peeling u mnie to jest must have w pielęgnacji przez cały rok. Produkty specjalistyczne. Kto śledzi moje filmy regularnie, kto ogląda moje projekty Denko, ten doskonale wie, że w ostatnim czasie stosowałam wcierkę Illa Hair.
To jest kuracja 5-tygodniowa. Kuracja, która ma zahamować nadmierne wypadanie włosów, pobudzić włosy do powstawania, do produkcji, do tworzenia się nowych włosów. Świetny produkt, który sprawdza się m.in. u osób, które mają problem z androgenowym łysieniem włosów, dla osób, które potrzebują, żeby te włosy lepiej rosły, szybciej rosły, były w lepszym stanie. Genialna wcierka. Mówiłam o niej wielokrotnie. Dla mnie osobiście jest to najlepszy produkt specjalistyczny na naszym rynku. Przebadany klinicznie, świetne substancje aktywne, efekty, które widać już mniej więcej po 3-4 tygodniach, efekty, które potwierdzają osoby, które miały problemy z włosami, robiły badania trychologiczne, gdzie na tych badaniach widać, że tam z jednej cebulki, co tam się tego mieszek włosowy, że coś tam się pojawia, że rośnie więcej tych włosków. No słuchajcie, potwierdzają trychologzy, potwierdzają dermatolodzy. To jest fantastyczny produkt. Nie jest najtańszy, ale płacicie tutaj za jakość, za substancje aktywne, za działanie i za badania. Efekty, które będziecie widzieć. A teraz oczywiście mamy dodatkowo jeszcze szampon, który ma podtrzymywać kurację, który ma być jej uzupełnieniem, czyli w momencie, kiedy kończycie kurację i laher 5-tygodniową, albo ją kontynuujecie, albo rezygnujecie z kuracji, przechodzicie na szampon i stosujecie szampon przez 3 miesiące, ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba, wracacie do wcierki lub też nie. Dla mnie wow, dwa genialne produkty, bardzo dobre, specjalistyczne, przebadane, świetne substancje aktywne, efekty, które potwierdzają osoby, które stosowały, ja, bo nie wyobrażam sobie dzisiaj mojej pielęgnacji włosów bez tych dwóch produktów, między innymi dlatego, że właśnie Wam powiedziałam, szybciej włosy rosną, co za tym idzie, wypadają. Wypadają mi sezonowo, to też jest czasami związane z moimi hormonami. Ja takie produkty w pielęgnacji muszę mieć i polecam szczególnie osobom, które też mają taki problem, które borykają się z problemem wypadania nadmiernego włosów, z takim problemem, że nie rosną im włosy. Widzicie przerzedzenia, że włosy słabo rosną i potrzebujecie czegoś, co Wam pobudzi ten wzrost włosa. Pomyślcie o wcierce, pomyślcie o szamponie i patrzcie teraz tu. To jest taka moja propozycja dla Was i taki gratis od marki, właśnie tu, tak jak widzicie. Warto z tego skorzystać, bo nie wiadomo, kiedy taka promocja się pojawi i będziecie mieli możliwość wypróbowania tych dwóch produktów, czyli wcierka i szampon. Naprawdę bardzo fajnie skomponowana pielęgnacja i kuracja. Czyli zaczynacie od wcierki, kontynuujecie szamponem. Czas Wam się fajnie tutaj wydłuża na no minimum te 3 miesiące, więc jest to naprawdę warte inwestycji. Ok, lecimy dalej. Specjalistyczne produkty mamy już za sobą. To teraz przejdziemy do suszenia, czyli mam umyte włosy, mam umytą skórę głowy, mam zrobioną jakąś wcierkę, mam powiedzmy nałożony peeling, później go zmyty, mam jakąś maskę, suszenie moich włosów. No dobrze, coś co jest nowe. Nowe, a tak naprawdę od sierpnia. To jest właśnie to wielkie pudełko, a w tym pudełku znajduje się suszarka marki Dyson. W ogóle, kiedy pokazałam Wam, że zrobiłam taki zakup, kupiłam sobie tę suszarkę, to było w jakimś jednym z moich daily vlogów, dostałam, słuchajcie, komentarz, że jestem strasznym snobem, bo kupiłam suszarkę, która kosztuje 2000 zł. Jeśli dla kogoś inwestycja w dobre sprzęty oznacza bycie snobem, to tak, jestem snobem i się do tego przyznaję. I kiedy dobrych, prawie 10 lat temu kupiłam, no nie, może nie 10 lat, przesadziłam, ale wiele lat temu kupiłam suszarkę od Philipsa i kosztowała ona, czekajcie, coś około chyba 700 zł,
Wtedy też dostałam taki komentarz, że jestem nienormalna, bo jak mogę wydać na suszarkę tyle pieniędzy. Ale ta suszarka była świetna i służyła mi przez wiele, wiele lat. I wtedy powiedziałam, że nie kupię nowej suszarki, jeśli tamta mi nie padnie. A że tamta padła, kupiłam Dysona. I wiecie co? To jest rewolucja w suszeniu włosów. Tak, słyszałam te opinie, kiedy ta suszarka się pojawiła w sprzedaży, różnych influencerów i szczerze, wcale w to nie wierzyłam. Przyznaję się bez bicia. Wydawało mi się, dobra reklamują, dobra ściema, to nie może tak być. Ten suszarka no nie może tak działać. Ale teraz, kiedy tę suszarkę mam, tak, to jest ogromna zmiana. Słuchajcie, to jest ogromna zmiana w jakości włosów, w długości ich suszenia, w tym jakie te włosy są. Ja przestałam używać prostownicy, którą stosowałam zawsze po myciu włosów, po suszeniu włosów, dlatego że moje włosy już nie potrzebują prostowania. To są włosy wysuszone tylko i wyłącznie Dysonem. Włosy są niesamowicie miękkie, przyjemne w dotyku, zupełnie mają inną jakość. Tak naprawdę, jeśli oglądacie te moje filmy z aktualną pielęgnacją włosów, to widzicie, że u mnie jakoś specjalnie nie zmieniają się te kosmetyki, które stosuję. Natomiast wielką zmianą był właśnie Dyson. Jestem absolutnie zadowolona z tej suszarki, będę polecać każdemu. Wiem, jest droga, ale jest warta swojej ceny. Mam nadzieję, że długo mi posłuży. I coś, co pojawia się tak naprawdę na zakończenie tej mojej pielęgnacji, to jest olejek. Czyli kiedy już wysuszę moje włosy, stawiam na taki preparat olejowy, który na nie nakładam. Dzisiaj akurat rano myłam włosy i nie nałożyłam żadnego olejku, ale lubię. Lubię nałożyć raz na jakiś czas właśnie sobie jakiś taki olejek i wróciłam z powrotem do kuracji Moroccan Oil. Ona jest do każdego typu włosów, jest jeszcze ta wersja light do włosów cienkich, ale ja mimo tego, że mam te włosy cienkie, wolę tę wersję. Zdecydowanie lepiej się u mnie sprawdza. Kupuję różnie. Słuchajcie, kupuję czasami taką małą buteleczkę 25 ml, czasami większą. To po prostu zależy, jeśli jest jakaś fajna promocja. Jeszcze tutaj dodam przy okazji, że na przykład kosmetyki marki Moroccan Oil i Kevin Murphy warto zamawiać w sklepie internetowym Hair2Go, bo tam bardzo często pojawiają się świetne promocje. I ja też lubię z takich promocji korzystać. Teraz chyba nawet pojawiły się jakieś zestawy świąteczne, więc też będą fajne zestawy w dobrych cenach, na przykład z marką Kevin Murphy, ale Moroccan Oil to jest taka kolejna marka, którą bardzo, bardzo Wam polecam. To nie są najtańsze kosmetyki, ale są tego warte. To są takie kosmetyki, które no, przynoszą efekty na włosach i no wow, no po prostu wow. Ja jeszcze z marki Moroccan Oil mam szczotkę ceramiczną do wyciągania moich włosów w takim największym rozmiarze. Też już wielokrotnie Wam ją pokazywałam. I ta szczotka to też jest po prostu wow, mam ją od wielu, wielu lat, nic się z nią nie dzieje, jest po prostu świetna, więc też czasami po nią sięgam, ale wiecie co, odkąd mam Dysona, to sięgam po tę szczotkę rzadziej, bo po prostu taki efekt uzyskuję tylko i wyłącznie susząc moje włosy suszarką. Może zrobimy sobie taki test tutaj na moim kanale, gdzie opowiem Wam, pokażę Wam, jak działam właśnie z suszarką Dysona. Dajcie koniecznie znać, ale olejek na wykończenie jak najbardziej tak. Słuchajcie, ja nie robię olejowania włosów. Kiedyś to robiłam, teraz już tego nie robię. Po prostu mi się nie chce. Rzadko mam czas na to, żeby takie olejowanie włosów robić. Do fryzjera, jak wiecie, chodzę rzadko, ponieważ nie lubię chodzić do fryzjera i nie lubię, jak ktoś mi dotyka skórę głowy, dotyka mi moich włosów, więc mnie to strasznie irytuje, więc wyjście do fryzjera to jest dla mnie dramat, ale raz na jakiś czas chodzę, żeby te włosy podciąć i teraz też planuję i chodzi za mną, żeby włosy ściąć. Dużo, ale nic na razie nie zdradzę, bo nie wiem, czy to zrobię, czy nie zrobię. Wiecie, kobieta zmienną jest, więc może być różnie. Jeśli się zdecyduję na obcięcie włosów, to dam Wam oczywiście znać. No ale słuchajcie, moje włosy prezentują się tak. Widzicie, są fajnie odbite od nasady, kiedy są świeże, bez żadnego lakieru. Dzisiaj też bez żadnego olejku.
farbowane, dobrze się układają, mają fajny blask, są nawilżone. Na razie jestem bardzo zadowolona z tych wszystkich produktów, które stosuję, z tej mojej aktualnej pielęgnacji, tak ona wygląda. Może za jakiś czas dam Wam znać, za kilka miesięcy, czy coś się zmieniło, czy stosuję jakieś inne produkty, czy coś Wam polecam, ale pokażę Wam jeszcze coś, co będę stosowała, ponieważ chcę bardzo przetestować. W momencie, kiedy skończą mi się te różowe produkty od marki Kevin Murphy, czyli ta seria Angel, chciałabym wprowadzić coś nowego, coś innego. Bardzo jestem ciekawa tych produktów i chciałabym je przetestować. Już Wam je pokazuję. Słuchajcie, to jest jedna z takich najnowszych serii, która pojawiła się w ofercie marki Health Labs Care. Kto korzysta z tej marki, to na pewno widział, kiedy się pojawiły te kosmetyki. Mamy tutaj nawilżający szampon z prebiotykami, kondycjonująca odżywka i mamy trychomaskę z ceramidami. Tę maskę to myślę, że najszybciej przetestuję, bo to jest świetny produkt na zimę, no bo mamy te ceramidy, ale jestem ciekawa tych produktów, więc pokazuję Wam je od razu w momencie, kiedy rozmawiamy sobie o mojej aktualnej pielęgnacji włosów, bo nie wiem, kiedy będzie następny taki film i za ile się pojawi, więc chciałabym, żebyście po prostu wiedzieli, że jak skończę tą różową serię od marki Kevin Murphy, to będę korzystać właśnie z tych produktów. Jesteście jeszcze? Dotrwaliście do końca tego filmu? Mam nadzieję, że tak. A przynajmniej te osoby, które lubią słuchać o pielęgnacji włosów. Na zakończenie chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Bo też właśnie dopytujecie, czy to tylko i wyłącznie pielęgnacja, czy robię coś więcej. Nie robię żadnych zabiegów pielęgnacyjnych na skórę głowy. To od razu Wam mówię. Ale w mojej takiej codzienności, jeśli chodzi również o dbanie o włosy, są oczywiście suplementy i nie stosuję już od kilku miesięcy żadnych suplementów specjalistycznych na włosy, bo takie są, które mają gdzieś jakąś siarkę, biotynę i tak dalej. Nie stosuję takich preparatów, natomiast jedyny produkt, który sprawia, że włosy są również w dobrej kondycji, a szybciej rosną i potwierdzają to osoby, które stosują, to jest Beauty Focus Collagen Plus, czyli peptydy kolagenowe od Pharmanex Nu Skin, które pokazuję Wam już od ponad roku. Cały czas je stosuję i nie wyobrażam sobie z nich zrezygnować i one na pewno też mają wpływ na to, jak wyglądają moje włosy, jak szybko one rosną, w jakiej są kondycji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za dzisiejszy film. Linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj opowiadałam, znajdziecie w opisie. I nie tylko, bo macie tam też link do filmu na temat szamponu i La Hair, informacje o tej świetnej promocji, którą dla Was przygotowaliśmy z marką, przygotowałam z marką. Zerknijcie sobie koniecznie, a ja żegnam się już z Wami i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!